Dziś podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku doszło do bezprecedensowego ataku. Nieznany mężczyzna zaatakował prezydenta miasta Pawła Adamowicza nożem. Mateusz Morawiecki postawił wszystkie służby na nogi. Mateusz Morawiecki błyskawicznie zareagował na dramatyczne doniesienia z Gdańska, gdzie doszło do zamachu na życie prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Policjanci zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za, jak donoszą media, nawet kilkukrotne dźgnięcie samorządowca nożem. Wiadomo, że polityk musiał być reanimowany. Według pojawiających się w sieci informacji Paweł Adamowicz jest obecnie operowany przez 3 kardiochirurgów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Do zdarzenia doszło dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami. Adamowicz znajdował się na scenie podczas Światełka do Nieba w OŚP. Informacje jako pierwszy podał portal trójmiasto.pl. Paweł Adamowicz znajduje się już w szpitalu, gdzie znalazł się pod opieką specjalistów. Na te tragiczne doniesienia zareagował także prezes Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki za pomocą Twittera ogłosił postawienie na nogi odpowiednich służb. Mateusz Morawiecki przekazał sprawę Joachimowi Brudzińskiemu. Zgodnie z zapowiedzią premiera sprawą zamachu na życie Pawła Adamowicza w trybie pilnym zajmie się Joachim Brudziński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem, czytamy na Twitterze Mateusz Morawieckiego. Atak na prezydenta Gdańska jest wydarzeniem bezprecedensowym w najnowszej historii Polski. Redakcja pito.pl przyłącza się do życzeń wyzdrowienia i powrotu do pracy Pawła Adamowicza. Doszło do niewytłumaczalnego barbarzyństwa. Nie znajduję słów, by to opisać. Chciałbym powiedzieć, że wolontariusze WOŚP oraz rodzina Pawła Adamowicza nie są sami. Jak każdy Polak, jestem niezwykle wzburzony i poruszony, nie mieści mi się w głowie akt tak brutalny, powiedział na antenie TVN24 szef MSWiA. Politycy komentują zamach na Adamowicza. Sprawę ataku nożownika na prezydenta Gdańska skomentowało już wielu polskich polityków, w tym prezydent RP Andrzej Duda, prezes PO Grzegorz Schetyna, Kacper Płażyński, główny kontrkandydat Adamowicza w niedawnych wyborach prezydenckich w Gdańsku i Donald Tusk, dawny premier i szef RE. Zwykle różnimy się z panem prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z nim i jego bliskimi, tak jak mam nadzieję wszyscy nasi rodacy. Modlę się o jego powrót do zdrowia i pełni sił, napisał Andrzej Duda. Paweł Adamowicz ranny w ataku nożownika podczas gdańskiego finału WOŚP.
Jestem głęboko poruszony tą sytuacją, trzymamy kciuki za Pawła, a myślami jesteśmy z jego najbliższymi, pisze Grzegorz Szetyna, lider PO. Módlmy się wszyscy za prezydenta Adamowicza. Pol, jesteśmy z tobą, pisze przewodniczący Rady Europejskiej. Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa. Jestem w kontakcie z policją, wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione, pisze Joachim Brudziński, szef MSWiA i odpowiedzialny za śledztwo w sprawie.